Jak co roku 6 stycznia w Święto Objawienia Pańskiego ulicami ponad 500 polskich miejscowości przeszły orszaki Trzech Króli. Te największe na świecie uliczne jasełka w samym tylko Krakowie wyciągnęły mimo śniegu i mrozu około 10 tysięcy osób ze swych domów. Bawny korowód przeszedł również już po raz trzeci w Chochołowie i podobnie jak w latach ubiegłych jego trasa wiodła od kościoła Świętego Jacka do szkoły podstawowej imienia Powstańców Chochołowskich, gdzie zgromadzeni mogli obejrzeć jasełka oraz wysłać zespołów góralskich z Polski i Słowacji. O potrzebie organizacji tego typu wydarzeń i ich znaczeniu w życiu lokalnych społeczności mówi nam dyrektor placówki. Szkoła to nie jest tylko lekcje, ale nie są tylko lekcje, ale to jest też właśnie wychowanie, to jest też życie i dlatego też robimy ten orszak jako też taki etap, gdzie budujemy też społeczność lokalną. Dajemy taką cegiełkę do budowania tej wspólnoty. Połowa nauczycieli dzisiaj jest tutaj obecnych. Poza tym siłą tej szkoły jest to, że dużo nauczycieli jest z tej miejscowości i to są ludzie, którzy naprawdę czują to, co chcą robić, jak mogą najlepiej, chcą tej społeczności służyć. O tym, jak cenna to inicjatywa, najlepiej świadczy fakt, że za jej organizację na terenie gminy Czarny Dunajec odpowiadały skonsolidowane środowiska parafii, szkoły podstawowej oraz lokalnego oddziału Związku Podhalan. Tego typu działania budują mosty między generacjami. W kolumnie idącej przez miejscowość można było bowiem zobaczyć reprezentantów wszystkich grup wiekowych. Organizatorem jest głównie szkoła podstawowa, Związek Podhalan, oddział w Chochołowie, a ksiądz proboszcz, powinnam go wymienić na początku, ksiądz proboszcz i parafia. Przez lata uczestniczyliśmy przed telewizorem w orszaku Trzech Króli. Doszliśmy do wniosku, że można i w takiej małej miejscowości jak Chochołów to przeprowadzić. Zgłosiliśmy się do organizatorów, do Warszawy. No i stamtąd otrzymaliśmy korony, które uczestnicy mają dzisiaj na swoich głowach. Trzej mędrcy ze wschodu to także symbol całego niechrześcijańskiego świata. Stąd też w Dniu Trzech Króli modlimy się za misjonarzy rozsianych po całym świecie. Z samej Polski pochodzi ponad 2000 kapłanów głoszących Chrystusa w 97 krajach. No to jest właśnie hasło, właśnie misyjny dzień. Dzień powszechności Kościoła tutaj, te 5 miliardów właśnie przed nami, tutaj przed światem, przed Kościołem. Chrystus dla wszystkich przyszedł i trzeba wszystkim szczepiać, modlić się za wszystkich, aby jak najdalej, jak najszerzej tego Chrystusa poznawali ci, którzy Go jeszcze nie znają, a poznawszy, pokochali i służyli. Temat wędrówki trzech mędrców ze wschodu oraz związane z nimi tradycje to także częsty temat w czasopismach popularno-naukowych. Naukowcy często wiążą gwiazdę betlejemską z kometą Haleja czy wybuchem supernowej. Równie popularnym tematem dyskusji jest właściwe tłumaczenie skrótu KMB wypisowanego na drzwiach domostw. Co kryje się za rozwinięciem skrótu? Właściwie to zasadnicze to Chryste błogosław ten dom właśnie. No, a czy KMB? No, przypomnienie tych, którzy tego Chrystusa upowszechnili, rozgłosili i dalej są symbolem całego świata, że cały świat, cała ludzkość jest Chrystusa, dla których właśnie ten Chrystus przyszedł na ziemię zbawić wszystkich. Cieszę się właśnie, że ten symbol jest i po domach naszych, to błogosławieństwo jakoś spoczywa. I przez cały dzień, przez cały rok ten napis najczęściej po domach istnieje. Wprawdzie tam słyszałem, że próbuje się te napisy zastąpić nalepkami gotowymi, no ale to już jest kwestia gustu. No, czy obawy, żeby tam się coś nie zniszczyło, to już jest taka drobnostka.